Kolejna treść zadania. Sporządź wykres sił osiowych, naprężeń i wydłużeń do układu przedstawionego poniżej. Moduł Younga dla materiału jest równy 200 GPa. Pole przekroju, no, mamy tutaj podane. Nie zastanawiając się, co musimy zrobić? Pierwsze, oczywiście, musimy wyznaczyć reakcję w podporach. Dlatego, oczywiście, na rysunku najpierw musimy oznaczyć sobie te reakcje. Proszę bardzo. No i dalej przechodzimy już do obliczeń. Żeby to zrobić, to musimy ustalić sobie dodatni kierunek zwrotu naszych sił. Żeby obliczyć nieznaną nam reakcję, to musimy oczywiście zgodnie z zasadami przyrównać wszystkie siły, znaczy się inaczej, sumować wszystkie siły, jakie mamy. W, tym mamy. w tym przypadku mamy tylko siły na osi Y i przyrównać je do zera. No układ ma się przecież nie przemieszczać, nie ruszać, tak? To jest układ statyczny, w związku z czym... Finalnie wypadkowa wszystkich sił działających na taki układ musi być równa 0. To nie jest mechanizm. Tutaj nie ma się układ jakby ruszać, tak? Dlatego zakładamy, że wypadkowa wszystkich sił musi być równa 0. No i teraz jakby sumujemy wszystkie siły, które są skierowane do góry, będą dodatnie, dlatego R mamy dodatni. 100 kN jest w dół, więc musi być ujemne. Z tego wynika, że reakcja w podporze musi być równa 100 kN. No dobrze, pierwszą część zadania mamy już za sobą. No to dalej przechodzimy do obliczania reakcji wewnętrznych, czyli w tym przypadku do sił osiowych, prawda? Jak to się robiło do tej pory? No oczywiście, przede wszystkim, najpierw sobie przepisujemy naszą ściągawkę. W tym przypadku, może tego naszego układu nie będziemy obracać tak jak poprzednio. Zachowujemy się tutaj dokładnie tak samo jak w przypadku RAM. To znaczy zaznaczamy sobie włókna uprzywilejowane. I następnie tę naszą podpowiedź, tę naszą beleczkę dopasowujemy do włókien uprzywilejowanych. Tak? Czyli tutaj mamy włókna uprzywilejowane, Tutaj na naszym rysunku. W związku z czym zobacz, jak sobie to obrócilibyśmy tę naszą belkę, o właśnie w taki sposób. O. Troszeczkę, to by trzeba tutaj troszeczkę pozmieniać, tak, w taki sposób, jakbyśmy dojechali i przyłożyli, to wynikałoby z tego, że siły osiowe, o! siły osiowe, o tak, skierowane do góry, będą dodatnie. Następnie, oczywiście, musimy przeciąć sobie ten nasz układ, a może jeszcze wróćmy na chwilę, zobacz. Tutaj mamy dwa przedziały, tak? bo tutaj mamy, jakby ta nasza belka zmienia pole przekroju, grubość, w związku z czym musimy to na pewno te nasze przedziały, naszy, tą naszą belkę podzielić na dwa i na każdym z tych przekrojów sprawdzić te nasze siły osiowe, naprężenia, tak. Dlatego przecinamy symbolicznie ten nasz pierwszy przedział, całą resztę zasłaniamy, nas nie interesuje. Patrzymy tylko na to, co to, co jest odkryte. I przyrównujemy, że siły osiowe, tak jak zawsze to robiliśmy, siły osiowe są równe w sumie wszystkich sił, jakie są tutaj na tej części odkrytej, a że mamy tylko jedną siłę i jeszcze dodatkowo zobacz, ona musi być dodatnia, tutaj, tak z tej naszej ściągawki wynika. No to piszemy, że siła osiowa w takim bądź razie musi być równa R, a R już przecież obliczyliśmy, to jest nasza reakcja w podporze to jest 100 kN. Siłę osiową już mamy. No to teraz naprężenie. Naprężenie to jest siła podzielona przez pole powierzchni. Hmm? Więc bierzemy 100 kN. Dzielimy to przez pole powierzchni. Zobacz, ja tutaj cały czas stosuję jednostki z układu SI. Tak mi się wydaje, jest najlepiej, żeby się nie pomylić. Właśnie dlatego 100 kN to inaczej 100 razy 10 do 3 N, natomiast pole powierzchni, zobacz, mamy 6 cm. Jak to zamienić na metry? Przepisujemy, szósteczkę przepisujemy. Powiedz mi, centymetr. To jaka część metra? Centymetr to jedna setna metra, prawda? I to wszystko jeszcze, tak jak widzisz, jest podniesione do kwadratu. W taki oto sposób właśnie się zamienia tej jednostki, nie? Z centymetrów na przykład na metry. Po wykonaniu tego działania otrzymujemy naprężenie. Proszę bardzo, naprężenie już mamy. No to teraz jeszcze wydłużenie. Wydłużenie obliczamy korzystając z tego wzoru, to już w niezbędniku, no i w poprzednich zadaniach pokazywałem z czego to wynika, jak to wyprowadzić, przekształcamy ten wzór, o, wstawiamy dane, no bo już wszystko znamy, naprężenie z pierwszego przedziału, znamy, długość początkową pierwszego przedziału, również znamy, to jest 2 metry, moduł Yanga, jak najbardziej, o, właśnie moduł Yanga mamy tutaj, no i mamy że ten nasz pierwszy przedział, nasz może inaczej, nie ten nasz pierwszy przedział, tylko koniec, koniec tego naszego pierwszego przedziału na naszej skali, na naszej miarce, wydłużyłby się o taką wartość. Jeśli chodzi o naniesienie na wykresy, no to to jest bardzo prosta sprawa, tak? Zobacz, na całym naszym pierwszym przedziale mamy wartość stałą tutaj naszej siły, tak? W związku z czym rysujemy wartość stałą na całym naszym przedziale. Naprężenie tak samo, nie zmienia się na tym naszym pierwszym przedziale zgodnie z żadną funkcją, jest to po prostu wartość stała na całym przedziale i ma dokładnie taką wartość. Wartości dodatnie zawsze są po stronie włókien uprzywilejowanych, tak? Więc jeżeli tutaj po tej stronie mamy włókna uprzywilejowane, to wartości dodatnie są właśnie po tej stronie. No i jeżeli chodzi o wydłużenie tego naszego pierwszego przedziału, to zwróć uwagę, że to wydłużenie zawsze tutaj w tym przypadku, w, tych, w przypadku tych zadań będzie się tak zmieniało, będzie się zmieniało zgodnie z, z jakąś tam funkcją, tak? I tutaj akurat mamy do czynienia z funkcją liniową. To znaczy, wydłużenie jest wprost zależne od długości naszego przedziału. Im dłuższy byłby ten nasz przedział, tym to wydłużenie byłoby większe tego końca, tak? Dobra, to, to co? To lecimy do tego naszego drugiego przedziału. Więc tak, symbolicznie przecinamy sobie ten nasz drugi przedział, całą resztę zasłaniamy. A proponuję może, żebyśmy to obrócili sobie o tą naszą ściągawkę i zobacz, jak sobie ją tak obrócimy, to widać ewidentnie, że wszystkie siły, które, bo tutaj mamy, tutaj mamy oprzywilejowane, dokładnie tak samo jak na tym naszym rysunku i widać, że wszystkie siły skierowane do góry muszą być siłami dodatnimi. Więc tak, jeżeli chodzi o siły osiowe, tutaj w tym naszym, w tym naszym układzie, to tutaj na, te, na to nasze przecięcie działa tylko i wyłącznie jedna siła, tak jak do tej pory, żadnej więcej siły nie mamy. W związku z czym piszemy, że siła osiowa musi być równa tylko i wyłącznie tej naszej sile, która jest w utwierdzeniu. I ta reakcja musi być reakcją dodatnią. Siłę już mamy załatwioną. Czyli jest kontynuacja, tak? Nadal działa tylko jedna siła o dokładnie takiej samej wartości na całym drugim przedziale, w związku z czym ciągniemy tę naszą linię, no i zakreskowujemy. Tutaj mamy to po dodatniej stronie. Jeżeli chodzi natomiast o naprężenie, to tutaj troszeczkę się zmienia. Dlaczego? Zobacz. Siła pozostaje dokładnie taka sama, natomiast musimy to podzielić przez mniejszą powierzchnię. I zobacz, co się wówczas dzieje. Naprężenie nam rośnie. No dobra, ja wiem, czasami bywa jakby problem ze zrozumieniem tego naprężenia. No jak? Zmienia nam się przekrój, zmniejsza nam się przekrój, a naprężenie nam rośnie. Ale zobacz, bardzo łatwo można to wytłumaczyć. W obu przypadkach załóżmy, że mamy dokładnie taką samą kobietę, czyli ma dokładnie taką samą masę, czyli ma dokładnie taki sam ciężar. Ciężar to jest siła, nie? Czyli dokładnie taki sam ciężar naciska na naszą powierzchnię. Natomiast zwróć uwagę, co się tutaj stanie, jeżeli ten ciężar przyłożymy na bardzo, bardzo cieniutkim koreczku. To myślę, że Cię nie zaskoczę. Tak, dokładnie. W tym miejscu będziemy mieli znacznie większe naprężenie. No ale jak to? No dobra, no ale jak to zrozumieć? O co chodzi z tym naprężeniem? No dobra, to teraz spróbujmy to zrozumieć tak faktycznie. Czyli tak, zróbmy tak, że ta kobieta, hmm, którą tutaj mamy w jednym i w drugim przypadku, tą samą oczywiście, ale w dwóch różnych sytuacjach, że ona powiedzmy nadepnie twój duży palec. W tym przypadku, no to myślę, że nic wielkiego by się nie stało. Może by troszeczkę to zabolało, ale o, spokojnie, dałoby się przeżyć. Natomiast gdyby taki koreczek nadepnął na twoją stopę, to myślę, że tutaj naprawdę... <grych> I to właśnie jest cała kwintesencja tego. To znaczy, jeżeli mamy siłę przyłożoną na bardzo niewielkiej powierzchni, to tutaj mamy do czynienia z bardzo dużym naprężeniem, z bardzo dużym ciśnieniem. Ta sama siła jest przyłożona na dużo mniejszej powierzchni. W związku z czym naprężenie jest dużo większe, to ciśnienie jest dużo większe, no i wówczas dużo bardziej będzie to bolało. I dokładnie taką samą sytuację tutaj mamy. Zobacz, tutaj mieliśmy dużo większy, znaczy na, po, na, na przekroju poprzecznym, dużo większy pręd, jak można by tak powiedzieć. Tutaj natomiast mamy cieńszy pręd. W związku z czym, jeżeli mamy tę samą siłę. Na mniejszym polu przekroju, no to zgodnie z tym, co Ci powiedziałem, będziemy mieli tutaj znacznie większe naprężenie. No i to właśnie tutaj na tym wykresie widać. Jest mniejszy przekrój, ta sama siła, no ale to w takim bądź razie musi zwiększyć się nasze naprężenie. I jeszcze wydłużenie. Wydłużenie to tutaj jakby standardowo z tego wzoru, czyli naprężenie wstawiamy, już znamy. Długość początkową tego naszego drugiego przedziału również znamy. To jest 4 metry, tak? Moduł Yanga się nie zmienia, bo mamy do czynienia cały czas z tym samym materiałem. No i otrzymaliśmy, że ten nasz drugi przedział wydłużyłby się o taką wartość. No ale tutaj na tym wykresie mamy całkowite wydłużenie jednego i drugiego przedziału, no bo oba są ze sobą połączone. W związku z czym musimy to wydłużenie pierwszego przedziału, które tutaj już mamy, tak? Do niego dorzucić wydłużenie tego drugiego przedziału, końca drugiego przedziału, i finalnie otrzymamy, że przy takim rozciąganiu koniec tutaj tego pręta wydłużyłby się na, na tej naszej skali, wydłużyłby się o taką wartość. Dlatego dorysowujemy tutaj w tym przypadku, dorysowujemy linię prostą. Cały czas mamy do czynienia z funkcją liniową. Zobacz, ta nasza funkcja cały czas jest zależna od długości początkowej naszego przedziału. Więc jeżeli Analizowalibyśmy ten nasz przedział. O ile on się wydłużyłby tutaj w tym miejscu, tak, no to jego długość jest mniejsza niż na samym końcu, w związku z czym tutaj w tym miejscu to wydłużenie musi być mniejsze. W połowie troszeczkę większe to będzie wydłużenie, a na samym końcu będzie największe. Tak to wygląda.